W 2020 roku firma badawcza Evalu zrealizowała na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego badanie pod tytułem Ocena wpływów wsparcia w zakresie edukacji przedszkolnej oraz kształcenia ogólnego. Celem badania była ocena efektów wsparcia w zakresie działań podjętych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego dotyczących edukacji przedszkolnej i kształcenia ogólnego. Edukacja przedszkolna. W obszarze edukacji przedszkolnej zrealizowano 40 projektów wspierających infrastrukturę przedszkoli, inwestycje w budowę lub rozbudowę przedszkoli oraz 197 projektów, w ramach których tworzono nowe miejsca wychowania przedszkolnego, finansowano zajęcia dodatkowe dla dzieci, szkolenia i studia dla nauczycieli, a także wyposażenie placówek. Ponad 137 milionów złotych na projekty pochodziło ze środków Unii Europejskiej. Wsparto 74 obiekty infrastruktury przedszkolnej. Dofinansowano 6118 miejsc wychowania przedszkolnego. Ponad 10,5 tysiąca dzieci zostało objętych dodatkowymi zajęciami, w tym zajęciami specjalistycznymi. Tworzenie miejsc wychowania przedszkolnego przełożyło się na zwiększenie aktywizacji zawodowej kobiet. Zdecydowana większość osób, w przypadku których doszło do zmiany statusu zawodowego, deklaruje, że był to korzystny efekt projektu unijnego. Najwięcej środków skierowano do powiatu rzeszowskiego. Wartość środków unijnych wyniosła tam ponad 3,5 miliona złotych. Projekty z edukacji przedszkolnej realizowano we wszystkich powiatach poza powiatem bieszczadzkim, który ma niekorzystne wskaźniki pod względem odsetka dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Tworzenie miejsc edukacji przedszkolnej w dużym stopniu przyczyniło się do poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w województwie podkarpackim. Ponad 38% miejsc wychowania przedszkolnego, które powstały w ramach programu, utworzono w gminach wiejskich. Niemniej jednak w regionie nadal występują gminy, w których poziom upowszechnienia jest niski. Rekomenduje się, aby w przyszłości tworzyć nowe miejsca wychowania przedszkolnego na obszarach o niskim upowszechnieniu edukacji przedszkolnej. Należy rozważyć wydzielenie środków na projekty wyłącznie w tych gminach lub dedykować im projekt pozakonkursowy. Stopień upowszechnienia edukacji przedszkolnej wzrósł w regionie znacząco od rozpoczęcia programu. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego poza wybranymi gminami przestaje być priorytetem. Konieczne jest natomiast ciągłe podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej poprzez wyposażenie, podnoszenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli oraz specjalistyczne i indywidualne zajęcia dla dzieci. Kształcenie ogólne. W obszarze kształcenia ogólnego zrealizowano 78 projektów wspierających infrastrukturę szkół, inwestycje w budowę lub rozbudowę budynków, sal sportowych oraz 103 projekty, w ramach których organizowano zajęcia dodatkowe dla uczniów, również dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Podnoszono także kompetencje i kwalifikacje nauczycieli oraz wyposażono szkoły w sprzęt komputerowy i dydaktyczny. Ponad 158 milionów złotych na te projekty pochodziło ze środków Unii Europejskiej. Ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego powstaje również Podkarpackie Centrum Nauki. Ponad 72 miliony złotych do tego projektu dołoży Unia Europejska. Środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego przeznaczane są również na stypendia dla uczniów zdolnych. Do tej pory stypendia przyznano ponad 1600 uczennicom i uczniom. 472 szkoły i placówki wyposażono w ramach programu w sprzęt informatyczny do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Ponad 8700 nauczycieli podniosło swoje kompetencje i kwalifikacje poprzez szkolenia, warsztaty czy studia podyplomowe. Wsparciem w postaci zajęć dodatkowych objęto ponad 56,5 tysiąca uczniów. Najwięcej środków skierowano do powiatu rzeszowskiego. Wartość środków unijnych wyniosła tam ponad 13 milionów złotych. Projekty z kształcenia ogólnego realizowano we wszystkich powiatach w województwie. Projekty były realizowane w 364 szkołach podstawowych. W powiatach jasielskim, strzyżowskim, rzeszowskim i kolbuszowskim projekty realizowano w ponad 60% wszystkich szkół podstawowych. Można zatem stwierdzić, że w przypadku szkół podstawowych wsparcie było masowe i powszechne. Wsparcie szkół ponadpodstawowych nie było już tak powszechne. Projekty zrealizowano w 52 takich szkołach. W 7 powiatach nie realizuje się żadnego projektu, w którym brałaby udział szkoła ponadpodstawowa. Dlatego w przyszłości rekomenduje się wydzielenie alokacji na projekty wspierające edukację ponadpodstawową w ramach jednego naboru lub w oddzielnym naborze. Kluczowe dla jakości kształcenia ogólnego okazało się doposażenie szkół.
Dzięki szkoleniom, warsztatom i innym działaniom skierowanym do nauczycieli zaczęli oni częściej stosować nowoczesne technologie i innowacyjne metody w procesie nauczania, a także podnieśli swoje kompetencje w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wsparcie w dużym stopniu zaspokoiło potrzeby nauczycieli. Zdecydowana większość beneficjentów wskazuje, że dzięki projektom poprawiła się jakość kształcenia w szkołach. Nieplanowanym, a zarazem bardzo korzystnym efektem projektów było przygotowanie szkół do wyzwań edukacji zdalnej. Stało się tak dzięki lepszemu wyposażeniu szkół w sprzęt i narzędzia informatyczne, a także szkolenia i warsztaty dla nauczycieli w zakresie komunikacji cyfrowej. Zarazem jednak epidemia COVID-19 ujawniła znaczne luki w zakresie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży, przede wszystkim w zakresie cyberbezpieczeństwa i korzystania z internetu w celach nierozrywkowych. W przyszłości w projektach należy uwzględnić w większym stopniu temat bezpieczeństwa w sieci. Konieczne jest też dalsze kształtowanie kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów z naciskiem na pracę zdalną. Wsparciem powinno się również objąć rodziców w zakresie rozwijania ich kompetencji cyfrowych, a także tego, jak stworzyć dziecku optymalne domowe środowisko nauki, jak motywować ucznia i pobudzać jego aspiracje edukacyjne. Zachęcamy do zapoznania się z całym raportem z badania, który dostępny jest na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w zakładce Ewaluacja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.